Ja muszę Państwa jeszcze tylko na początku uprzedzić, że dzisiaj spotkanie będzie wyjątkowo plotkarskie, ponieważ postaramy się podczas naszego spotkania zweryfikować plotki i pogłoski, które udało mi się zebrać na temat naszego dzisiejszego gościa. Sama jestem ciekawa. No więc zacznijmy od plotek. Mąż koleżanki, który przez lata zawodowo był związany z zawodowym, powiedział, kiedy usłyszał, że będziesz dzisiaj naszym gościem, że zapowiada się ciekawe spotkanie, bo to jest również bardzo ciekawa postać, znana w zawodowie, to taka artystka. W związku z tym mam pytanie, czym Ty się właściwie w tym zawodowie zajmujesz i czy Ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś tak postrzegana? Ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mówią na mnie artystka, właśnie w takim sensie. No to bardzo miłe, że mnie tak ludzie postrzegają. Cóż ja robię? Pracuję w banku, udzielam kredytów, więc... Znakomita praca dla Polski, przyznam się. Tak, bardzo, bardzo, bardzo bliskie mi jest. Bardzo bliskie są cyferki i literki, także nie mam problemów z tym, żeby łączyć jedno z drugim. To był zresztą taki stereotyp, o tym też przez chwilę rozmawiałyśmy, wiecie Państwo, przed tym spotkaniem, że rzeczywiście my tak bardzo o poetach stereotypowo myślimy i wydaje nam się, że jeśli ktoś wykonuje właśnie taką pracę, na przykład związaną z ekonomią, to już z poezją nie może mieć nic wspólnego. A to też jest dziwne zdarzenie. Cóż więcej, jestem mamą dwójki dzieci. Córka dzisiaj dzielnie mnie wspiera, córka jest już dorosła. Syn ma 16 lat, właśnie zaczął uczyć się w liceum. Takie dzieci dosyć duże, ale absorbujące mocno. Czytają to, co tworzysz? Syn nie, syn powiedział, że nie będzie czytał, nie będzie wnikał, co tam matka sobie myśli. Natomiast córka, wiem, że czytała, wiem, że nosiła ten tomik jeden i drugi, zaglądała do niego, więc... Ale ja nie zmuszam dzieci do czytania moich tekstów. Dużo bardziej zależy mi na tym, żeby czytały Siedlickiego, Julię Szychowiak i innych takich młodych twórców awangardowych, że tak powiem, którymi można się zainteresować, taką młodzież właśnie. A skoro mówimy o dzieciach, to czy Ty byś chciała, żeby któreś z nich łyknęło tego poetyckiego bakcyla? To znaczy powiem tak, moja córka popełniła, przynajmniej o jednym wiem, popełniła jeden wiersz, nawet się nim pochwaliła. No, rozpierała mnie duma, ale nigdy nie nalegałam na to, żeby szła w moją stronę. Nigdy tego swoim dzieciom nie będę robić, ale jeżeli przyjdzie im pójść moją drogą, moją ścieżką, no to będę dumna, tak? Na pewno będę swoje dzieci tym wspierać. Musimy jedną kwestię rozstrzygnąć. Myśmy co prawda zaprosili Cię dzisiaj ze względu na Twoją twórczość literacką, ale ja znalazłam taką ciekawą informację, że w latach 1994-96 byłaś wokalistką i autorką tekstów w grupach muzycznych Nurt i Indian Summer. Prawda mi to? To były czasy licealne, właśnie czasy takiego buntu, które teraz przeżywają moje dzieci. I związałam się z dwoma zespołami zawodowskimi. Jeden to był zespół grający bluesa. Blues to zawsze gdzieś tam był mi bliski. Zaczęło się od tego, że po prostu przychodziłam na próby do chłopaków, żeby im stroić gitary, bo grali naprzeciwko, po sąsiedzku i jak słyszałam, że mają rozstrojone gitary, no to... Jesteś dobrym stroicielem? Myślę, że mam trochę słuchu, więc to było... Ale wiesz, że to nie świadczy najlepiej o Twoich kolegach z zespołu. Wiem, ale odkąd się u nich pojawiłam, dużo się zmieniło. To były takie pierwsze amatorskie próby, to nie był jakiś zespół taki mocno grający, gdzieś tam koncertujący, tylko to były takie zespoły amatorskie w naszym miasteczku. Później się przeniosłam do drugiego, bo poczułam większą miłość do grunge'u niż do bluesa, czyli bardziej mi pasowały cięższe nuty, cięższe granie. Czy ja się tam odnajdywałam? Z moim głosem może niekoniecznie, bo ja tak mam raczej delikatny głos, chociaż niektórzy mówią, że coś mi tam chrypi w tym głosie i może to jest to. Natomiast odnajdywałam się tam pod względem tekściarskim właśnie, bo te teksty moje licealne to były teksty takie buntownicze, które pasowały do takiego fajnego rocka i myśmy się świetnie bawili. Ja troszkę mniej lubiłam koncertować, lubiłam bardzo próby, bo myśmy się naprawdę dobrze bawili. Myśmy się tak zżyli ze sobą, z tymi chłopakami, że do tej pory się lubimy i mamy do siebie sentyment i się wspieramy i dowiadujemy się, co u kogo słychać. A udało wam się nagrać coś, co możemy na przykład dzisiaj usłyszeć? Znaczy niekoniecznie nie, to były takie amatorskie. Został po was ślad. Została jakaś kaseta, która znajduje się teraz w archiwach pracownika naszego ośrodka kultury. Nie wiem, czy ja bym chciała, żeby ktokolwiek to usłyszał, bo to było naprawdę mocno amatorskie nagranie, nagrywane bodajże na magnetofonie kasetowym marki Grundig. Więc, no ale to taka ciekawostka i dobrze wiedzieć, że to gdzieś ktoś ma i poczuć taką ekscytację, kiedy grozi, że to puści. A nadal śpiewasz albo piszesz teksty? Nie śpiewam. Ostatnio co śpiewałam, to śpiewałam kołysanki dla moich dzieci. Kiepsko mi to trochę wychodzi. Głos niećwiczony jednak gdzieś tam podupada. A co do tekstów piosenek, to próbowano mnie angażować w różne projekty. No ale z takim trochę marnym skutkiem, bo się okazywało, że moja poetyka do tego, co grały te zespoły, które mnie próbowały zaangażować, no to niestety gdzieś tam są jakieś rozbieżności, tak? Coś nie pasuje, coś się nie schodzi. Miałam jeszcze jedną propozycję od takiego białostockiego zespołu Krecha, żeby im napisać teksty, ale to było w takim okresie mojego życia, że ja po prostu nie spinałam wszystkiego do kupy i bałam się angażować w jakiś kolejny projekt, więc sobie to odpuściłam. Co się robi trudniej, tak? Co jest dla Ciebie trudniejsze? Trudniej jest mi napisać wiersz, dlatego że mając już gotową muzykę, łatwiej jest zaangażować się emocjonalnie. Pisałaś do gotowej muzyki? W zasadzie tak. Najpierw była muzyka, później pojawił się tekst. Chociaż jak kiedyś sama pogrywałam na gitarze, no to najpierw był tekst, a później muzyka, ale to ja wszystko sama robiłam, że tak powiem. Żebyście Państwo, ci, którzy jeszcze nie zajrzeli, wiedzieli, o czym mówimy, to tak jak mówię, autorka za chwilę Państwu próbkę swojego pisania przedstawi. List do świętego Antoniego. Dzieci mi rosną, panie Antoni. Przestały się czepiać spódnicy jak małpki. Całus już tylko skradziony przypadkiem i nawet nie wtedy, gdy boli kolano. Mówił pan, żeby kochać szybciej niż jeżdżą rowerem, żeby łapać z skowronki uśmiechów co rano, nim się rysy wyostrzą na perkatych noskach, nim w tęczówkach oczu odłoży się szarość. Panie Antoni, wstaje coraz wcześniej i co dzień się spóźniam tak samo. Podpalacz. Przyjdzie nocą niedokończony wiersz. Podłoży światło pod drzwi. Lubiłaś czytać poezję jako dziecko? Wolałaś wiersze, czy wolałaś jednak jakieś takie dłuższe bajki do opowiadania? Ja poezją zafascynowałam się tak naprawdę w liceum. Na początku mnie przerażała poezja, bałam się tego, że trzeba coś rozbierać na części, że trzeba wiedzieć, co jest czym, trzeba coś nazwać. Przeklęta wówczas, proszę Państwa, analiza interpretacyjna wierszy. Tak, dokładnie. To była dla mnie zgroza. Natomiast miałam taką bardzo fajną nauczycielkę, to jeszcze w szkole podstawowej, Pani Raczkowska, która wcześniej pracowała w Polskim Radiu Białystok, cudowna kobieta. I ona gdzieś we mnie zaszczepiła taką ciekawość do wiersza. Natomiast później już w liceum odkryłam to właściwe takie, tą taką właściwą miłość do poezji. A ty mówisz o liceum, a ja słyszałam, że twoja literacka droga zaczęła się od pudełka z opałem. A to była miłość do słowa, niekoniecznie wiersza, ale właśnie tak się chyba, z tego się robi wiersz, że się składa pewne słowa i one w pewnym momencie gdzieś tam wybuchają w wyobraźni i tworzą zupełnie coś innego niż to, co się zobaczyło, tak? To, co się przeczytało. Jest taka anegdota, którą bardzo lubię na spotkaniach opowiadać. To jest opowieść o tym, jak byłam małą dziewczynką i wchodziłam do ciemnej piwnicy w moim domu. Prowadziły tam straszne, strome schody, ale jak się już tam zeszło, to było tam królestwo mojego ojca, który tam trzymał różne rzeczy, ale też i był piec z ogniem, który też mnie zawsze fascynował. I leżało obok pieca pudełeczko zapałek. Z jednej strony na tym pudełeczku był napis zapałki, a z drugiej strony był napis sianów. Zestawienie tych dwóch słów, zapałki i sianów, w skojarzeniu siano, po prostu wywołało we mnie ogień. I to wtedy myślę, że to był ten pierwszy raz, kiedy doświadczyłam, czym jest słowo. A czy ty pamiętasz taki utwór, który zostawił w tobie tak trwały ślad, że kiedy dzisiaj o nim pomyślisz, to wiesz, że miał wpływ na twoją twórczość? Uczyłam się w liceum i omawialiśmy wiersz Baczyńskiego. I chyba te wiersze Baczyńskiego tak mną targnęły. Po prostu nie mogą uwierzyć, że można przeżyć wojnę, można przeżywając wojnę i taki straszny czas myśleć o tym, że wychuśtała mnie chmurką łezka, tak? Rzeźbił mnie zdrój chyży. Ja się zakochałam w Baczyńskim wtedy tak naprawdę, bo to są bardzo poruszające wiersze pisane w bardzo strasznym czasie, którego ja nie doświadczyłam, ale czytając te wiersze potrafię się wczuć w tą sytuację. To jest piękne, to jest piękne, że można się przenieść wtedy w czasie, można sobie wyobrazić to wszystko, można wyobrazić sobie młodego człowieka, który chciałby kochać, chciałby marzyć, chciałby pójść z dziewczyną na łąkę. Przepraszam. A tutaj nagle jest coś, co mu to wyrywa, że tak powiem, z życia. Myślę, że Baczyński, tak, zdecydowanie. Proszę, teraz jeszcze osiągnięcie do twojego domu. Czy w ogóle masz taki ulubiony wiersz? To też jest pytanie, które często pada na tych spotkaniach. To znaczy tak, za każdym razem, kiedy ja jakiś tam wiersz napisałam i tak mi się wydawało, że to jest w takim procesie twórczym, to ja się czułam trochę takim bogiem, no nie? Jak już go skończyłam, to sobie myślałam, że jest dobry i każdy następny, kolejny stawał się moim ulubionym. Pisany zimą i pisany przed świętami chyba. Opłatek. Nawróciła mnie zima mrozem, rozgrzeszyła jak rzekę, od brzegu do brzegu. Z otwartymi ustami czekam na święty sakrament śniegu. To prawda, że ten tomik Na jeden oddech to jest poniekąd pokłosie warsztatów literackich, w których ty wzięłaś udział? Tak, on się pojawił zaraz po warsztatach. Nie wszystkie wiersze powstały po warsztatach. Wiele z nich po warsztatach właśnie zmieniło troszkę swój wygląd i może i treść. O co chodzi z tymi warsztatami? Warsztaty w ubiegłym roku się odbyły w ramach Festiwalu Literackiego w Stroniu Śląskim. Festiwal Stacja Literatura, 23. Stacja Literatura. Ja zostałam zaproszona do pracowni otwartej wierszem, żeby szlifować swoje umiejętności, że tak powiem. A wszystko zaczęło się dużo wcześniej, rok wcześniej, kiedy to wysłałam do Biura Literackiego swój projekt na książkę, na drugą książkę. Zgłosiłam swój akces do tego programu całego. No, po jakimś czasie dostałam odpowiedź, że nie zakwalifikowałam się do tej swojej pracowni wymarzonej, natomiast oni mnie serdecznie zaprosili do pracowni otwartej wierszem. No nie sposób było odmówić, trzeba było się zebrać, spakować i pojechać, chociaż to przygotowanie do wyjazdu trwało chyba pół roku. I dobrze, że trwało pół roku, bo psychicznie musiałam się nastawić, bo otóż proszę Państwa, ja bardzo nie lubię wyjeżdżać i zasiedziałam się trochę w tym swoim małym miejscu, które mam, no ale tutaj na stacji Literatura no to nie było innej możliwości, żeby tam nie pojechać. To jest tak ogromny festiwal, tam jest tak duże skupisko ludzi piszących, autorytetów. To są tak fantastyczne wydarzenia na tym festiwalu, że no, nie można było zrobić inaczej, trzeba było się spakować i pojechać z wielkimi obawami się wyprawiłam, bo tutaj z Białegostoku, z Podlasia byłam chyba jako jedyna, znam jeszcze dziewczynę z Ełku, która tam się pojawiła. Nie wiem, czy w historii festiwalu w ogóle ktoś z Białegostoku się pojawił. Tak jak rozmawiałam z Dawidem Mateuszem, to chyba niekoniecznie kojarzył, żeby ktoś się pojawił. Więc dla mnie to było tym bardziej takie wyróżnienie, tak? Urosłam tam. Ale ja tam pojechałam nie brylować jakby w towarzystwie, tylko pojechałam się uczyć, bo miałam świadomość tego, z jakim kalibrem się tam poezji spotkam. Ja pojechałam tam chłonąć, ja pojechałam robić notatki, rozmawiać z ludźmi. To był dla mnie bardzo, bardzo dobry czas. Dobry też dla moich tekstów, bo po przyjeździe ze stacji już ochłonęłam, jak już doszłam do siebie po tym wszystkim. Zaczęłam te swoje stare teksty przeprawiać, kreślić, przygotowywać je na nowo. I dopisywałam inne teksty. Na tym to wszystko polegało i ja jestem bardzo wdzięczna organizatorom, że coś takiego w ogóle w Polsce jest. Daleka droga, bo to, nie wiem, 11 godzin czy 12 godzin podróży, pociągiem, później autobusem, więc no, dla mnie to był bardzo duży wysiłek, ale warto było, opłaciło się. Wspomniałaś o takiej ważnej rzeczy, bo wspomniałaś o warsztacie, bo ja się tak zastanawiam, czy pisania wierszy można się nauczyć? Można się nauczyć techniki, można się nauczyć tego, co powinno się w wierszu znaleźć, a co nie, jak powinniśmy prowadzić ten wiersz. Natomiast nie można się nauczyć wrażliwości. To gdzieś musi być w człowieku, nie można tego wyćwiczyć, można to pielęgnować, można to doprowadzać do perfekcji, natomiast to gdzieś trzeba mieć w sobie. Na tych warsztatach też się przekonałam, że każdy z nas, z uczestników ma tą wrażliwość inną, zupełnie inną. I to było takie przepiękne, że myśmy byli tak do siebie podobni, bo wszyscy pisaliśmy, a tak pięknie się różniliśmy w tym swoim pisaniu. No, mówię, wcześniej nie miałam styczności z wieloma młodymi, piszącymi ludźmi, a tam było tego mnóstwo i mnóstwo doświadczenia zdobyłam na tych warsztatach. Ten tomik wcześniej miał zupełnie inny tytuł roboczy. Ja już nawet nie pamiętam, tam było kilka tytułów. Natomiast jak zaczęłam składać na nowo ten tomik, to się okazało, że to w większości są formy krótkie. Takie na jeden oddech, na jeden łyk. Na jednym oddechu się to czytało, recytowało, więc to było takie moje pierwsze skojarzenie. Ale później też doszłam do wniosku, że gdzieś głębiej jest ten jeden oddech w tej książce. Na jeden oddech my czekamy. W tej książce jest sporo o czekaniu, o wyczekiwaniu, o czekaniu na ostatni oddech, kiedy ktoś umiera, na pierwszy oddech dziecka. To wszystko tutaj jest. Takie skojarzenie też miałam z tym, że kiedy my coś przeżywamy, kiedy coś nas mocno doświadczy, kiedy my jesteśmy czymś zaaferowani, to też wstrzymujemy oddech. Wtedy pojawia się taka uważność chwili. I ta uważność chwili to są właśnie te wiersze. W takich chwilach uważności powstawały te wiersze. To są chwile, kiedy coś mnie poruszyło, kiedy coś mnie zdenerwowało, kiedy ktoś odchodził, kiedy ktoś się pojawiał. To są takie chwile, kiedy ten oddech mi zapierało. Zawsze to powtarzam, że niestety jestem wielką fanką prozy. I te spotkania, które prowadzę z poetami, są zawsze dla mnie bardzo trudne. Na szczęście zdarzają się takie spotkania, w których mówimy o poezji pozbawionej patosu, poezji w jakiś sposób bliskiej, ciepłej, takiej, w której autor pisze o codzienności, w której z jednej strony mamy do czynienia z rzeczami bardzo błahymi, ale te rzeczy błahe przeplatają się z kwestiami fundamentalnymi. To samo odnalazłam, Agnieszko, w Twoich wierszach. No cieszę się. O to chodziło. O to właśnie chodziło. Żeby też osoba, która z poezją nie ma do czynienia, żeby też odnalazła coś takiego, nad czym się zatrzyma. I rzeczywiście to zatrzymanie się pojawia o tym niezwykłym duecie, czyli z jednej strony rzeczach błahych, a z drugiej bardzo ważnych. Chciałabym teraz Państwu przeczytać, prezentując dwa wiersze. Jeden z nich to jest transmisja na żywo. Jeszcze tu jestem przez chwilę. Obieram z czułością chudą marchew narosłą dla przeziębionych dzieci. Jeszcze przeglądam się w lustrze, zdziwiona, że ciągle mi rosną rzęsy długie i czarne jak żałoba po matce. Jeszcze mi się kleją do szorstkich rąk i ust ciągutki rymów i planów na przyszłość. Jeszcze stoją w przedsionku sportowe buty z językiem na wierzchu, gotowe do biegu na długie dystanse, a zupełnie nieprzygotowane na zwykłe odejście. Drugi wiersz, proszę Państwa, to jest nauka o sznurowaniu butów. Pod gabinetem onkologa nie ma płaczących kobiet. Są krzesła ustawione pod ścianą straceń i chojraczki, udające, że się nie boją pająków i śmierci. Przepuszczają się w kolejce. Przepuszczają światło. Wymieniają się adresami sklepów z apaszkami weselszymi niż ich oczy, które odwrócą uwagę od wychodzenia brwi i włosów. Przecież zawsze jest jakieś wyjście. A na razie jest tu i teraz. I rozmowy o tym, że kobiety kochają uszami. Albo, żeby odchodząc, zawsze mówić do widzenia. Potem długo trzeba palić papierosa, nawet jeżeli on na złość spala się za szybko. Wracać jakby nigdy nic do domu. Dzieci, naleśników z zeszłorocznymi powidłami. Szybko uczyć syna wiązać końce z końcami szmurowanym. Ja bardzo lubię słuchać, jak ktoś czyta. Sama nie lubię swoich wierszy czytać, bo jestem bardzo emocjonalnie związana i zawsze jestem bardzo ciekawa, bo też od tego, jak ktoś czyta, w jaki sposób ktoś czyta, od tego zależy interpretacja tego wiersza i no, Justyna dała się z siebie po prostu. To jest moc. W moich tekstach w taki bardzo nienachalny sposób pojawia się na przykład Białystok, pojawia się Zabójów, ale już trudno mówić o tym, że Ty w tym regionie jesteś zanurzona, bo to, o czym Ty piszesz, tak naprawdę dzieje się wszędzie. Przeżywane jest wszędzie. Stąd moje pytanie, czy dla Ciebie miejsce urodzenia, region, z którego pochodzisz, gdzie mieszkasz, ma jako dla poetki znaczenie? Chłonęłam te wszystkie naleciałości, Gwarę, tutaj naszą Podlaską. Jestem tym przesiąknięta, więc trudno się od tego jakby odżegnać. Natomiast rzeczywiście, tak jak teraz powiedziałaś, to sobie uświadomiłam właściwie, dziękuję Ci bardzo, że to, jak ja patrzę na ten mój mały świat, na ten Białystok i na Zabudów, na Podlasie, na moje rodzinne strony, to tak właściwie można było odnieść w szerszym jakimś kontekście, tak? Że to wszystko mogłoby się wydarzyć i wydarza się w każdym miejscu w Polsce, że każdy ma swój taki światek i za bardzo one się raczej nie różnią. Czy w Twoim przypadku poezja jest, czy może być, formą zamanifestowania Twoich poglądów? I to jest jedno z moich ulubionych pytań, które chyba usłyszeli wszyscy poeci przepytywani przeze mnie. Ile jest tutaj w tych wierszach wyimaginowanego podmiotu lirycznego, a ile Agnieszki Zajdowicz? W zasadzie tak, ja nie lubię okłamywać ludzi i te moje wiersze rzeczywiście są w dużej mierze moim światopoglądem, to gdzieś te wiersze się gdzieś przeze mnie przelały, przesączyły się przez moją osobowość i dlatego wyglądają tak, jak wyglądają. To jest część mnie, to ja nie mogę się od tego odżegnać i zaprzeczyć. Co do zaangażowania poezji w cokolwiek, no to tak jak ze wszystkim, tak? Jeżeli coś nas bulwersuje, jeżeli coś nas denerwuje, to my mamy prawo się temu przeciwstawić. To, w jaki sposób zrobimy, to zależy tylko od nas. Ja nie potrafię zrobić niczego innego, jak tylko napisać wierszem to, jak się czuję w danej chwili. No, inni idą na manifestacje, krzyczą, robią różne inne rzeczy, filmowcy kręcą filmy, natomiast ja potrafię to tylko opisać, wyrazić to tak jak najlepiej potrafię. Jeszcze jeden wiersz, który wydał mi się niezwykle intymny. Wodoodporny tusz. Zawsze, kiedy piszę list do mojego ojca w Stanach, stawiam przed sobą lusterko, sądząc, że nienawidzę kształtu uszu i nosa, które po nim mam. Żalę się, że mnie rozliczą z dominujących chromosomów. Golił mi włosy przy samej skórze i przywiązywał sznurkiem grzebienie do lustra. Że mnie zostawił dziewczynką w szafie i nauczył rozróżniać dobro od zła, słuchając świstu pasa nad głową, wdychając opary z powietrza, patrząc na zbitą jak pies dumę matki. W lustrze widzę jego oczy, jak własne, ale nie swoje wybory. Tak bardzo nie mam słów na to, jak się w sobie składam i szeleszczę. Zaklejam kopertę i leśnimy usta. Masz rację, to jest bardzo osobisty wiersz, jeden chyba z najbardziej osobistych. To jest taka próba rozliczenia się z przeszłością, z bardzo trudną przeszłością. Ten wiersz mówi o relacjach między mną a moim ojcem, który nie był ideałem, powiedzmy sobie wprost. Wyjechał, nie było go 17 lat. Jak wrócił, to ja już byłam dorosłą kobietą i byłam w ciąży, spodziewałam się dziecka, więc kiedy wyjeżdżał, miałam tam 9 lat, a kiedy wrócił, to już byłam zupełnie kim innym. I tak naprawdę nigdy się z nim słownie nie rozliczyłam z tego wszystkiego, co przeżyłam, kiedy był wcześniej i później, kiedy go zabrakło. No i ten wiersz powstał po to, żeby się też ze sobą rozliczyć, żeby zrzucić z siebie ten ciężar, zakleić w końcu tą kopertę i dać sobie spokój. On go przeczytał? Nie, chyba nie. Ponieważ z okazją trochę jestem na bakier, to się z tym nie spotkałam w tekstach innych osób, ale w Twoich wierszach pojawia się nowoczesność. W sensie takim, że Ty sięgasz do popkultury, do nowych technologii, one gdzieś tam w tych Twoich utworach się przewijają. Ty jesteś taką poetką, można by rzec, która tę nowoczesność, nowoczesne narzędzia, zdawałoby się tak bardzo nieprzyjazne poezji, wykorzystujesz do tego, żeby powiedzieć o uczuciach. Czy Ty możesz przeczytać teraz wiersz Kapsło. Daję się kapslokiem, że nie ma miłości i kładę się spać z rozbabranym interfejsem. Jak widzicie Państwo, nowe technologie, się pojawiają. Powiedz mi, Aga, z czego to wynika właściwie? To jest tak, że taką mamy rzeczywistość, ty też jesteś w tym zanurzona i dlatego o tym piszesz? Czy to jest jakaś forma na przykład też dotarcia do ludzi, którzy są bardziej w tym zanurzeni niż ja? W takich kategoriach nie myślałam. Żyjemy w takim świecie, który wymusza na nas znajomość technologii i tak dalej. I te technologie nie muszą kolidować z naszą wrażliwością, tak? My je możemy wykorzystywać do tego, żeby tą wrażliwość naszą w jakiś tam sposób wyrażać. Jest tutaj też wiersz taki mówiący o Jezusie Chrystusie, tak o wierze, i tam jest litanie SMS-ów i diody i tranzystory, a jest o wierze tak naprawdę, o tym jak wierzymy. Więc słowo tutaj to jest tylko narzędzie tak naprawdę. Te narzędzia się zmieniają, tak jak się zmieniają czasy. Natomiast to, jak czuje człowiek, to się chyba nie zmienia. Takie wartości gdzieś wewnętrzne są bardzo uniwersalne. Ja szukam nowych środków wyrazu, nie po to, żeby jakoś dotrzeć do innych czytelników, do młodszych czy coś takiego, tylko żeby mi skleiło tą teraźniejszość z tym, co jest we mnie wewnątrz, w środku. To, co jest we mnie takie stare, jakieś takie naleciałe, zastarzałe, żeby to gdzieś wszystko zmieszać. To jesteśmy przy nowych technologiach. Nie wiem, czy Państwo znacie bloga Agnieszki w 5:30. On podobno powstał dlatego, że Ty gubiłaś swoje teksty. Tak, to prawda. Wpadłam na taki pomysł, żeby gdzieś te teksty moje próbować digitalizować, że tak powiem. I zapisywałam takie krótkie myśli, frazy, pojedyncze zdania na różnych karteluszkach. I mam takie karteluszki, na przykład opis USG, z drugiej strony jest wiersz. Kiedy lekarz to wziął, najpierw przeczytał oczywiście wiersz, a później opis. No więc to mi się zdarzało mi się notorycznie, że te karteczki gdzieś mi się umykały, bo to był paragon na przykład ze sklepu. Wiadomo, że w torebce u kobiety różne są rzeczy, łącznie z kombinerkami. I te paragony, te karteczki, czasami się po prostu, jak się sprzątało, to się brało w garści, wyrzucało, albo gdzieś tam ginęły w ogólnym bałaganie w torebce. Więc chcąc to wszystko pozbierać, bo chciałam w końcu być taką porządną dziewczyną, ogarnąć ten swój chaos torebkowy, postanowiłam to gdzieś tam digitalizować. Najpierw wprowadzałam to do komputera, przegrywałam na pendrive'a, ale to też był zgubny pomysł, bo te pendrive'y teraz są takie malutkie i one też mi się gubiły. Niestety później musiałam gdzieś tam szukać, prosić ludzi, żeby jak mają gdzieś, to żeby zwrócili, bo to jest bardzo ważna rzecz. Aż w końcu pojawił się pomysł, żeby to gdzieś w sieci umieszczać, no bo z internetu nic nie ginie, tak? Internet pamięta wszystko. Więc założyłam sobie takiego bloga, w którym zaczęłam umieszczać teksty, ale nie tylko wiersze, bo i jakieś tam opowiadania i jakoś taki blog, który pozwolił mi pozbyć się tego wszystkiego z mojej torebki, z pamięci mojej, wrzucić to w jakąś pamięć wirtualną, która będzie zawsze pod ręką, nie tylko dla mnie, ale i dla innych, którzy chcieliby tam zajrzeć. Stąd się to wzięło. Rozumiem, że dużo piszesz. Otóż nie. To jest tak, że ja pisałam dużo. Kiedyś. Rzeczywiście był taki pęd, że musiałam to, co przeżyję, to, co gdzieś tam mnie poniesie, to musiałam to przelać na papier. Natomiast im jestem starsza, im bardziej świadoma tego, czym jest słowo, czym jest wiersz, to piszę niestety coraz mniej, niestety albo niestety, nie wiem, bo to wydaje mi się, że ilość tutaj przekłada się na jakość w moim przypadku. Im mniej piszę, tym te wiersze bardziej mi się podobają, ja je bardziej przyswajam, że tak powiem. Wiesz, zapytałam Cię też o tę ilość, bo ciekawa jestem, z jakiego okresu pochodzą te wiersze w tomiku Na jeden oddech. To różnie to z tymi wierszami bywa, ale to jakieś ostatnie 5 lat. To są wiersze z ostatnich 5 lat, ale rzeczywiście jest chyba kilka takich wcześniejszych. Wyrzuciłam rzeczywiście dużo. Niektórych właśnie też na bloga nie wstawiałam. Wyrzuciłam rzeczywiście dużo. Ja nie mam czegoś takiego, że żal mi czegoś tam, że chcę później, na później coś zatrzymać, że przeprawiam. Owszem, podchodzę do poprawek, natomiast jeżeli te poprawki mi nie leżą, jeżeli one mnie męczą, jeżeli próbuję i nic z tego nie wychodzi, to ja niestety ten tekst wyrzucam. Nie chcę do niego wracać, bo już mnie zmęczył i dajmy sobie spokój. To dobrze mi robi. Dobrze robi na napisanie, bo zazwyczaj się później pisze coś lepszego, dużo lepszego. Agnieszko, czy Ty wracasz czasami do tych dobrych zatrzymań swoich tekstów sprzed lat? Ja staram się nie wracać. Jeżeli tekst jakiś gdzieś był opublikowany, no to ja zamykam ten etap. Tą swoją pierwszą książkę też zamknęłam. Nie lubię do niej wracać, znaczy nie lubię. Może nie chcę, bo chcę iść naprzód jednak. Tą książkę też już staram się odłożyć na bok, bo wiem, że przychodzi ten czas, kiedy ja już troszkę odpoczęłam i mogłabym się zająć pisaniem czegoś nowego, następnego. Jak się zamyka pewien etap i nie wraca się do starych tekstów, to ma się pewność, że nie wróci się na stare tory. A ja na stare tory nie chcę wracać, ja chcę się rozwijać, ja chcę próbować czegoś ciągle nowego.